dzisiaj od samego rana taka sytuacja. Rendruję dla Was film. No, bo jeden dzień nie było kwarantomasu, ale to był dzień, kiedy jechałam. No i trzeba było coś dograć. A dzisiaj od rana, żeby już na 11 kwarantomas był. Działam. I taka jest sytuacja, że ma teraz nam w nocy. Obudziłam się z dupą na tym. Z dupą na podłodze. Na szczęście miałam podłożoną skórę zwierzęcą, niestety podwójnie złożoną, więc mi i dupa nie zmarzła i jakoś przeżyłam na tej karimacie. Ale jest szansa, że jak dmuchałam, to nie dotegowałam go, no. Nie, dobrze zamknęłam, a zaraz zobaczymy, bo dodmuchałam dzisiaj dodmuchałam i se zobaczę. Jak nie, to będę spała na podłodze. Wow. Szczerze powiedziawszy, to miałam Wam się w ogóle nie pokazywać z rana, bo mówię, ubiorę się świątecznie, będzie zacnie, będzie fajnie, będę ubrana. Wiecie co? Trudno. Myślę, że zrobię sobie świąteczną maseczkę, bo sobie po to przytargałam, żeby sobie zrobić. A potem pomyślę, co ze sobą zrobić dalej. Włosy mam spięte w kitek. Północny, coś tam się zadziewa, może się nawet umyje. Ale maseczka najpierw. Maseczka najpierw. Dzień dobry w ogóle z tej strony ekranu. O, tak siedzę sobie trochę niewygodnie. Ale jak mówię, szorowanie z tyłu to są garnki. Nie żeby można było nagrywać w warunkach sterylnych, studyjnych. Zawsze coś się dzieje, coś ciamka, coś chrapie. Wczoraj na programie najlepiej pies chrapał. Dobrze, że ja nie byłam podejrzewana o chrapanie, bo cały czas gadałam, bo stawiałam karty. Ale tak Sara chrapała, że po prostu jak stary bysior jakiś, nie wiem. Skąd się u niej to chrapanie bierze. Ale tak ma, normalnie jak czołg. No nic, zakończę film, robię maseczkę. I zobaczymy, co tam dalej będzie, bo gotowania dzisiaj jest sporo. Ja tak myślę nad tą swoją sałatką. Już Wam opowiem. Moja sałatka jest jak zwykle ta sama i polega na tym, że jest iż. Małe pomidorki koktajlowe pokrojone. Ogórek pokrojony w kostkę. Roszczynka. I taki sos na bazie sosu koperkowego. Z dodatkiem oliwy. Komputer. I godzina 9. Sorry, budziłam na 9. Jak nie wstała kiedyś, to wstaję o 9. Na bazie koperkowej oliwa, cukier i papryka ostra. Uwielbiam tą zaprawę. I mam jeszcze ser mozzarella, który uwielbiam, i suszone pomidory. Pychotka. Tylko tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć dwie sałatki, a ta sałatka jest taka zrób i zjedz, bo jak stoi, wygląda obrzydliwie potem. Wcale się jej nawet jeść nie chce. Więc myślę, że jej dzisiaj nie będę robiła, chyba że ją zrobimy na obiad. Chociaż przy tym gotowaniu to bez sensu, nie? No na obiad coś trzeba nie zrobić. No jeszcze pomidorówka jest. Ile? Dla Ciebie na jedno kopnięcie. No właśnie. Ja zawsze mówię, pomidorówkę powinno się gotować w odpowiednich garnkach. I wszystkie zupy, czyli co najmniej 11 litrów. O takie Cię gotuję tylko dla Ciebie. Ale to nie pomidorówki. Dobrze. I tak nie zdążymy, bo po świętach jadę i o. I nie będzie zupy. Tyle pomidorówki ugotowała, tyle na 3 osoby, tyle. Ja sama jem cały garnek pomidorówki zawsze. Tak jest. No i w każdym razie tak, słońce jest, ale było 2 stopnie i ma być do 10. Co? Mówi, że słońce jest, ale było 2 stopnie i ma być do 10. To nie jest szał, ale jest cieplutko. Brigida teraz poszła podłożyć drewna do piecora. Ja czekam, jak to się zrenderuje. Na hotspocie działam, słuchajcie, T-Mobile dla firm, hotspot. Działa wszędzie, działa w środku lasu, w ogóle internet. I 6 minut przesyłało mi się vlog, a nawet na Wi-Fi w domu przesyłało mi się 20 albo 30. Nie rozumiem tego, ale nieważne. Właściwie to
chyba, tylko że w domu jak jest Wi-Fi, to się nie chce włączać hotspota, bo już jest Wi-Fi. Zresztą w domu też tam coś zrobi, nie? On wiadomo, że tam przysyła, ale piekielnie fajnie mi to ułatwiło pracę, bo tak naprawdę do tej pory to zawsze miałam stres gdzieś wyjechać, bo trzeba na zrobić film, trzeba zrobić to, tamto, to wszystko trzeba zrobić. Działa. Także jestem przeszczęśliwa. Jest niewyczerpywalny, rewelacja, jakby ktoś ten, to polecam stanowczo. Ja cały czas jadę na komórkowych danych, w sensie takim, patrzę, czy to zwolni, ale to już któryś miesiąc, rewelacja. Jeszcze nawet Dorocie też wziąłam jako dla pracownika. Właśnie jeden numer z takim internetem też, ona może wykonywać pracę zdalną tam teraz od siebie z domu. Ma to sens. Dobra, słuchajcie, powyglądam jak ho-ho. Idę nałożyć maseczkę. Jestem w łazience jak dobra youtuberka, tylko jakoś tak one robią, że je widać, ja nie wiem, ale wybrałam maseczkę. Siekomesk. Czyli będziemy się siekomeskować zaraz na te wszystkie ten, a potem jak już się wymaskuję, to żeby źle nie było, to włosy też wymyjemy. No. I tak to właśnie wygląda. A teraz po cichu idę wystraszyć dziewczyny. Czasem lepiej w takiej masce niż w czerwonej gęby. Mam wrażenie. Cześć. O Jezu. To czekolada? No to wygląda. Z moich czasów to nie było takie. Brygida. Będziemy ją trzymać i będzie. Bardzo, a tu się kroją już rzeczy do sałatki, a ja patrzę na wszystko tą maseczką. To jest odgłos, nie wiem czego. Co to było? Duszenie się. Z tyłu odchodzi odkurzanie, a tu w misce już groszek, jabłka i ogórki są na sałatkę zwyczajną, bardzo warzywą. Wracam do Was z twarzą umyta, wykąpana, odmaseczkowana i mam wielki ręcznik. To dawno takiego turbana nie miałam wielkiego, ale nie było mniejszego ręcznika, więc użyłam wielki. Trochę wsiąkną i lecimy dalej, bo muszę jeszcze napisać błogosławieństwo jajców. Jajców. Trzeba jajka pomalować. Sobota jest świąteczna. A tu króliczki nagrywam. Króliczki zobaczycie na końcu filmu. Nagrywam króliczki, ale łyżka. Sałatka. Może być? Nie, to musi, nie? Ale dobra. Starczy nam ta miska? Miało być mało. Wcinam sałatkę i nagrywam królisie, które zobaczycie na końcu filmu, ale trochę się uczesałam, bo przecież... No i faktycznie z mojego rudego zostało wspomnienie. Ale nic to. Teraz będziemy zaraz farbować jajce, bo zaraz będzie błogosławieństwo, trzeba będzie jajce mieć. Jajce są potrzebne. Nie ma to tamto. Trzeba wziąć się do roboty. Teraz będę siedziała i poprawiała włosy, jak nie powiem, która vlogerka. Ale jeszcze nie wyschły. To tylko dlatego. Patrzę, że mam nawet wypoczęte oczy. Chyba się wyspałam. Oj. Przygotowania do jajek. Gorąca woda, trochę octu. Pięć barwników. Sześć kubków, tak jest 5 barwników. 5 kubków jest, kochanie.
Dobra jest. Podwójnie wrzucamy. Jestem zmęczona. Podwójnie wrzucamy. A to się najpierw nie dodaje łyżkę. Nie, no tego się niedobrego dodaje czegoś. Bardzo naturalne farbowanie jajek nam wyszło w tym roku ponownie. Oczywiście, bo to są barwniki spożywcze. Mhm. Zawsze się zakłada. Moja matka to cały rok się z subli zbierała. Takie czasy. Dybidy! Octu dolej! I wtedy wymieszasz. Ile się octu dolewa? Łyżka. Płasko. Co zmieniasz? No bo ja wiem, może będzie chciała szczubem. Chyba potrzeba jednak 5 łyżek. Albo dużo papieru. Albo dużo papieru. Ale ładnie. Wytrzyjęła. Niebieskie to ładne, nie? Zajebiaszcze. Jak ty się wyrażasz? Za moich czasów. Przy ludziach. Nieletnie, ja nie wiem, kogo ty się dałaś. Ja nie jestem nieletnia. Nie, w ogóle. Absolutnie. Ponieważ... Gdyż ponieważ bo? Zwrotu nieletnie używa się przy osobach, które popełniły przestępstwo jakiegoś rodzaju, aczkolwiek nie mają ukończonego 18 roku życia. Wiem to w lekcji WOS-u z panem Juszczukiem. Wydaje na nazwisko, czyli ustalmy, iż popełniłaś przestępstwo. Nie. Policzenia źle kubków. Nie. Oj. I wyrozlania octu. Dobra, dobra. No faktycznie, coś jest nie tak. Nie, dobrze. Właściwie... To która straszne. Się nie wyspała? Ja to straszne. Ja nie wiem, co nadzwyczajnie. Mamy kolor. Zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony i indygo. Prawie tęcza. To jest niebieski. Nie mów tęcza, bo film zawieszył. A to jest prawda. YouTube ostatnio blokuje zarabianko. Blokuje? Na czym? Wszystkim. Tak. Co mu nie pasuje. Tak. Jeżeli dlaczego? Coś nie jest kolorowe i bez sensu, to jest zablokowane. Dokładnie tak. Bo tak działa polityka YouTube'a. Że musi być kolorowe i bez sensu? Tak, bo trzeba masy karmić sieczką. Nie. Przepraszam, Grzegorzu. No, Grzegorza zjadać na śniadanie, obie te kolacje to można. Tak. Jajo, teraz jaja. I teraz będziemy robić w jajo. Czekajcie, bo młodość to dobiera do jajców. No dobra, najpierw zrobimy takie basic. Ale tak chyba, basic. Ale chyba i tak musimy tu położyć tą. Dasz mi papier? Co to? Papier. A po co papier? Po to, że jak się będą stykać swoimi złymi kolorami. Nie. Tak. No zabrała mi papier, no. No, no bo nie chciałaś dać, no. Żmi je wykonywało na małym. Dobra, dobra. Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, jaka matka taka córka. A to wszystko pójdzie na vlogu. To jest straszne. Niech ludzie wiedzą. Weź to wycisz, bo zaraz mops tu będziemy miały. Co, że jajka farbujecie? No. Teraz pan już może decydować, gdzie będzie. To. Niedługo to w ogóle nic nie zrobię. No. Dobra, ile to minut? Parę minut aż się zafarbuje. Ile to minut? Parę minut. Już wszędzie wrzucone jajko? Tak, wszędzie wrzucone jajko. Te cztery. Start, niech się farbuje. Jakie zajebiste. Pierwsza partia jajek wychodzi. Ja nie wiem, położę, cię się boję. Ty się nie bój, ja sama w strachu. Proszę. Gdzie jest czwarty? Gdzie jest? Jest. Gdzie jest czwarty jajek? Żółte wyszło brązowe. Ojoj. Tyńczy, ale będę miała tyńczową podkładkę. No. Świeca ma być zapalona, bo Brygida rytualnie to robi. Upierało się dziecko, że ma być świeca zapalona. Znaczy, a tu są Brygidy sznurki, nie wiem jeszcze na co. Ja też nie. Ale są. Cykl Brygida tworzy. Ciekawostka.
No nic, a my tu robimy artyzm, oprócz jajek również artystyczna podkładka. Będzie do sprzedania w celach charytatywnych, cena wywoławcza 1000 zł. A tu jajka. Jajko na uwięzi? Jajko na uwięzi, ptaszek na uwięzi. Teraz Brygida siedzi i napuszcza jajka i zyskują fajne kolory. Szlifian Polaryn, Szlifian Polaryn. Bez uśmiechu. Tak mi widać. I przygotowujemy stolik do konsekracji żarełka. Jajce są to najważniejsze. No, zaraz zobaczymy, jak to w kadrze będzie wyglądało. Mam podziewać pieczarki, ale zaraz mi zostanie wytłumaczone, jak mam je podziewać. Wygodniejsze. Kawałek mietły. Jesteśmy właśnie po rytuale błogosławiającym wszystko, co się dam. I jest cudnie. Taki fajny klimat. I dużo nas było, bo 90 osób, więc tak fajowo. Bardzo mnie to cieszy. Jaki ja mam tu tryb? Ja się bawię się aparatem ostatni czas. Ciekawa, czy się... Generalnie wyszło na to, że mi się wyłączył. Życie. Gdzie te pieczarki? Co mam z nimi robić? Zaraz mi pokażę, będę coś ciapać. Bo będą co pieczarki pieczone. Tak? Tak. Jak należy pieczarki traktować? No, ubieramy, dobra, wiem. Bluzka od gotowania kwartuszek. To. Życie. Że nie będę w kwartuszku paradowała. Ja wiem. Normalnie masterchefy tak robią. Ja nie masterchef. O, bateria mi się kończy. Typ. No pokroi zwyczajnie. No tak. A później tutaj robimy dziurę. Czyli wykrywamy środeczek. No, no dobra, mamy radę. Dobra, będziemy działać. To jest kot. To są pieczarki. To jest polowanie, bo patrzcie. To jest kot pieczarkowy. Kradzie i pieczarek. No spadło ci ciapoku. Robimy pieczary. Szukaj, tak. O, ty, mniami. Taka pieczarka. Sałatka. Rodem. Uwielbiam mozzarellę. Teraz wystarczy dobrze rozmieszać sos koperkowy, pieprz kajen, trochę cukru, taka masa wlana do sałatki. Jak to się wszystko dobrze rozmiesza, to już będzie można wcinać. A do sałatki brokułowej będzie piękny, kolorowy, kokardkowy makaron. Jaki piękny. No, ten pomarańczowy jest bardzo śliczny.
powiedzieć, że po sałatce niedużo zostało. Przyszedł czas na coś słodkiego, czyli Marcinka. Prawdziwego. Kawałek kiwika mam czy coś. Wcinam. Ale pierczenie tam się odbywa, ja tu pracuję. To się pierczenie no lądra, właśnie to pierczenie. Powiedziano mi, że króliczki muszą być na Wielkanoc, bo będą puszczane króliczki, więc króliczek w nieładzie. Widzę, że w blond włosach, ale jednak króliczkowy przybywa do Was, żeby Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze, najsympatyczniejsze i najwspanialsze. Zadziałowywujemy, co by było wszystkim wesoło, radośnie, bezpiecznie. Ja aktualnie piszę błogosławieństwo na błogosławieństwo pokarmów, bo z domu nie wyleziemy. Ale tradycji musi stać się zadość, mówi profesorka króliczkowa, bo nie ma już profesorki starej. A przybrałam zielony kolor, co by wiosnę witać. I widzę, że ten kołtun mi z głowy nie złazi. Oto, chciałam to wyprostować. Chciałam wyglądać zacnie, a wyglądam jak zwykle. Tyle, że z uszami w okularach. A przed nią bieży baranek, a nad nią lata królinek. Kto mi powie, gdzie mi się na wiosnę podziały moje rude włosy? No wszystko się zrobiło jasne i blond od tego słońca. Jak żyć, panie wirusie, jak żyć? Misa sałatki powstała. Nie omieszkam taką łychą wpierniczać. Zabierzcie to ode mnie. Wszystkim królikom kursowym życzę wesołych i najlepszych, najcudowniejszych i najfajniejszych świąt. W zdrowym ciele, zdrowe ciele. Królik. Życzę Wam wszystkim wspaniałości na święta, co by Wam się darzyło, jarzyło i szczęściło, miłości i spełnienia. Bo jak w serduchach radość i trochę głupoty, to żadne nam strachy, lachy i pandemie nie groźne. Oczywiście odżywianie się słuszne jest bardzo właściwe, więc babeczki Wam życzę. Jajeczków pysznych i miłości.